Hej, jestem Sandra, słonecznie pozytywna. Dąż do rodziny promyków, subskrybując ten kanał. A ja swój dzień zaczynam od granoli z jogurtem. Od ciepłej wody w kubeczku. Nie herbatka, bo chciało mi się wody pić. I słuchajcie, od serialu Wednesday. Jak widzicie, zostały mi dwa ostatnie odcinki, 7 i 8. I tak, mamy poniedziałek, nie jestem w szkole, ponieważ dzisiaj z koleżankami wybieram się do Katowic na jarmark świąteczny. Postanowiłyśmy, że chcemy spędzić razem z sobą czas, więc dzisiaj do szkoły się nie wybrałyśmy. Robimy sobie małe wagary. I tak, vlog myślę będzie dwudniowy, z dzisiejszego i jutrzejszego dnia. Mam nadzieję, że poczujecie klimat świąteczny, zimowy. Napadało mega dużo śniegu, co później wam pokażę. Na jarmarku myślę będą świąteczne różne, wiecie, światełko, ozdoby i tak dalej, to wam ponagrywam. Zamierzamy iść na lodowisko, jutro mam wypad do kina ze szkoły do Pogori na film Dzika Noc. A jeszcze tak odwołując się do serialu, to jest okej, okay, fajnie się nadogląda, ale czasem czuję, że to jest taka typowo bajka, bardziej dla takiej może trochę nieco młodszej młodzieży, wydaje mi się. No nie wiem, jakoś tak nie umiem się do końca może wkręcić ten klimat serialowy. Ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Najbardziej uwielbiam postać Rąsi i bardzo uwielbiam relacje rodziców Wednesday, tak. Więc myślę, że obejrzę teraz te dwa ostatnie odcinki, później będę się ogarniać, malować, przebierać i tak. Także zapraszam was do oglądania dalej. Także taki szybki make-up, słuchajcie, zrobiłam, ponieważ nie było pewne, czy w końcu idziemy, czy nie. Więc tylko pomalowałam rzęsy, dałam dosyć dużo różu, troszeczkę korektora i pomalowałam usta. I także zaraz będę szybko jeść obiad, drugie danie, lecę z Tolą i lecę na PKP, ponieważ pociąg mam 14:25, a jest już przed 14, więc no, muszę się troszeczkę pospieszyć. Włosy mam w nieładzie, ale tak będę miała czapkę. I słuchajcie, tak sypię, muszę wziąć chyba parasolkę ze sobą. Update. To jest zdecydowanie zimniej niż w Zawierciu. Nos już mam zmarznięty, telepoczę się, ale jakoś przetrwam, bo idziemy na jarmark. Ja jestem mega excited. Piękne budowli, architektura, Boże, uwielbiam, uwielbiam. Look at this beautiful place. Yeah. Także i jest też plus, bo nie pruszy się śniegiem. Zobaczymy, co będzie później. Thank you.
teraz od kilku lat będę jeść ponownie kręcone frytki z McDonalda, więc pierwsza próba i też nasz wokiwany. Czuję woń kurczaka. Sos energii. Muszę spróbować, mam sos czosnkowy. Dobra. Drugi dzień vloga. Wczoraj już do was się nie odzywałam, ponieważ jak wróciłam, byłam dosyć zmęczona. Także ja się zaraz zbieram znowu na PKP, bo dzisiaj do tego kina ze szkoły. Także make-up mam identyczny jak wczoraj, trochę włosy mam nieładzie, coś mi tu odstaje, no ale już trudno. Znowu śnieg sypie. Opowiem wam więcej, jak już wrócę dzisiaj po kinie, jak było wczoraj i jak będzie dzisiaj. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Weszłyśmy do Hebe. Mamy 2 godziny luźnego czasu. Więc troszkę sobie tu pochodzimy. Zmarzłam, jak nie wiem, jeszcze czapka mi kurde upadła. Mam ją mokrą i brudną, nie mogłam jej założyć. No, także będę wam update'ować, co i jak. Słuchajcie, jesteśmy w Empiku i ja sobie kupię dwumiesięcznym psychologicznym. Jak on wygląda, ponieważ bardzo wiele tematów mnie tu zainteresowało. Kosztuje on 18 zł, więc nie jest bardzo dużo, jak na taką ilość wiedzy. Podoba też mi się wizualnie, więc zaraz jej pokażę i kupuję, ale jeszcze się rozglądam bardzo przyjemnie z tym Empiku. Także ja jakiś czas temu wróciłam i tak przebrałam się, żeby było mi cieplej, bo bardzo wymarzłam, w kinie w ogóle zmarzłam, mimo że przykrywałam się kurtką. Zrobiłam sobie właśnie ciepłą herbatkę, zjadłam trochę zupy, którą robiłam w poprzednim vlogu, zupę dyniową, bo ją zamrażałam, ale jej w sumie nie dokończyłam, bo niezbyt mi smakowała, więc ugotowałam sobie jeszcze ryż i z jajkiem sobie zrobiłam. Więc opowiem wam, jak było dzisiaj i wczoraj, więc zaczynając od wczoraj. No to pojechałam z dziewczynami właśnie do Katowic na ten jarmark świąteczny, było fajnie, ale dosyć drogo, drogie były atrakcje, drogie były rzeczy, ale jak widzieliście, kupiłam sobie oscypka za 14 zł, taki większy, grillowany z żurawiną, był przepyszny naprawdę, konsystencja, smak, wszystko było genialne, więc nie żałuję, że wydałam na niego tyle. I kupiłam z dziewczynami na spółę wino. Tutaj wam wstawię jakieś wstawki, wino półsłodkie z czerwonych porzeczek, robiłyśmy sobie degustację, pani nam trochę nalewała, jeszcze próbowałyśmy wina z czarnych porzeczek i z granatu, ale to nam najbardziej posmakowało, naprawdę bardzo smaczne, więc jeśli jesteście pełnoletni, to polecam. Nie wiem, czy powinnam polecać alkohol, ale jeśli ktoś lubi wina czy coś, no to tak. I to jest w ogóle jakieś lepsze wino, jakieś takie bardziej ekologiczne czy coś, więc tak, troszkę kosztowało, ale jak podzieliłyśmy sobie rachunek na 3, no to się opłacało. I z tego wina zamierzamy robić grzaniec, dziewczyny mają do mnie przyjść za jakiś czas i będziemy właśnie robić grzańca. Co jeszcze? No i pochodziłyśmy, byłyśmy jeszcze w galerii, ale w galerii w sumie wam ponienagrywałam, tylko te frytki próbowałam z McDonalda, to taki mały disclaimer, ja praktycznie w ogóle nie w tego typu restauracjach, jeśli można tak powiedzieć, fast foodach. Nie jem tego typu właśnie fast foodów, więc te, tak jak wspominałam, te frytki jadłam drugi raz w życiu, a w sumie jadłam dopiero pierwszy tak naprawdę, bo kiedyś tylko spróbowałam od koleżanki. No i było ok, ale powiem wam, że dosyć słone, potem bardzo chciało mi się pić po nich. Nie wiem, czy może bym zjadła drugi raz, ale nie jest to na pewno coś, do czego bym tak tęskniła, czy coś w tym stylu. W każdym razie, ja w ogóle nie przepadam chodzić po galerii, w szczególności po sklepach, bo ja się dobijam psychicznie, wiedząc, że i tak sobie niczego nie kupię, tylko mi się tak naprawdę oczy nacieszają, więc jest to dosyć przygnębiające. Widziałam mnóstwo pięknych rzeczy i ubrań, butów, biżuterii i wiecie, no jest to takie... Może kiedyś sobie coś kupię. Byłam też wąchać perfumy, moje ulubione, ukochane Black Opium, które... Postanowiłam, że sobie kiedyś je sprezentuję, jak już sobie zarobię pieniądze, bo naprawdę coś przepięknego, są naprawdę drogie, jak na moją kieszeń, ale zapach po prostu. Znalazłam też bardzo ciekawy cień w Sephorze, myślę, że zamówię sobie go przez internet, bo w sumie nie jest bardzo drogi, a naprawdę dotknęłam tylko palcem i efekt wow, ale wam już tego nie nagrałam, potem się też właśnie spieszyłyśmy na pociąg. No i wczoraj jak wróciłam, to już było jakoś
koło 8 z tego co pamiętam, w ogóle pociąg nam się opóźnił, chyba z 50 minut czekałyśmy i czekałyśmy, aż się w końcu doczekałyśmy, ale tak, takie było dosyć duże opóźnienie. W ogóle wczoraj nic się nie stresowałam, naprawdę. Pierwszy raz w życiu czułam się tak swobodnie, wybierając się w podróż pociągiem, jadąc pociągiem, będąc w innym mieście. Nie wiem, jakoś wydaje mi się, że z dziewczynami tak dobrze się czuję. Dzisiaj trochę się stresowałam, myślę, że to jest też kwestia tego, że jednak troszeczkę inne to było niż wczoraj, bo wiecie, jednak ze szkoły były nauczycielki dwie, były osoby z mojej klasy, też ta świadomość, że to jest jakiś plan, że muszę się trzymać tego, co jest ustalone, że mamy na przykład o tej godzinie być tam, o tej wracamy, a wczoraj jednak miałam taki totalny pełen luz, niczym w ogóle się nie martwiłam i nie wiem, bardzo dobrze się wczoraj czułam i było naprawdę bardzo fajnie. A co do dzisiejszego dnia, no to też troszkę pochodziłyśmy po galerii. Ja sobie właśnie kupiłam tą gazetę, którą możliwe, że jeszcze dzisiaj zacznę czytać, nie wiem, zobaczę. Ponieważ mam jeszcze do robienia egzaminy próbne zawodowe, ponieważ już 12 stycznia właśnie będę zdawała egzamin pisemny zawodowy, potem 17 mam praktyczny. Być może wspominałam o tym w poprzednim vlogu, ale już nie pamiętam, bo jeszcze nie zdążyłam go zmontować. Więc tak, mam do zrobienia kilka tych egzaminów, żeby sobie poćwiczyć, więc też bym chciała zrobić może jeden dzisiaj, nie wiem, zobaczę. A co do samego filmu, który był dzisiaj grany, ta Dzika noc, to był naprawdę mocny film, więc zdecydowanie starszej publice mogę go polecić, jeśli lubicie filmy akcji i dużo przemocy, bo naprawdę był mocny, był pokręcony. Można powiedzieć, że lekko czarny humor, biorąc pod uwagę... No, nie chcę tu spoilerować, ale było mocno, było dużo krwi i naprawdę różnych takich scen, że wow, tak było. Ale pośmiałam się w sumie i całkiem dobrze oceniam ten film mimo wszystko. Był taki trochę nietypowy, też bym powiedziała. No i potem w ogóle szybko spieszyłyśmy się na pociąg, bo mało co byśmy nie zdążyły. I tak. No i w sumie też było fajnie dzisiaj, ale jednak wczoraj bardziej mi się podobało. No także myślę, że chyba wszystko wam opowiedziałam. I nie chcę przedłużać tutaj mojej pogadanki na koniec, żeby ten vlog nie trwał znowu zbyt długo. Małe jeszcze wtrącenie. Gdzieś będzie to dodane podczas mojej pogadanki, jeśli uda mi się uciąć odpowiedni moment. Co do dzisiejszego dnia, to kawa, którą piłam, była najlepsza, jaką wypiłam w całym moim życiu do tej pory. Naprawdę, była to karmelowa kawa z dodatkiem lodów karmelowych. Była tak pyszna, była idealnie słodka i nie żałuję ani złotówki na nią. I jeśli będę tylko w Dąbrowie Górniczej w galerii, to będę zawsze chodzić na tą kawę. Naprawdę, jeśli będzie w stałej ofercie, bo była przepyszna, więc serdecznie wam polecam. Więc będę go kończyć, mam nadzieję, że wam się podobał. Ja jestem Sandra, słonecznie pozytywna. Dąż do rodziny promyków, subskrybując ten kanał. Widzimy się w kolejnym odcinku, pa pa!